Cześć, nazywam się Bartosz Ruszacki. W Dagmie od 9 lat jestem product managerem zajmującym się projektami bezpieczeństwa. Dzisiaj opowiem Wam o rozwiązaniu Asset Dynamic Threat Defense. Asset Dynamic Threat Defense to w skrócie mówiąc Cloud Sandboxing od Asseta. Cloud Sandboxing, czyli chmurowa usługa, która dodatkowo weryfikuje niebezpieczne, potencjalnie niebezpieczne zachowania plików, co do których asset zainstalowany na endpoincie albo na serwerze pocztowym nie ma pewności, czy w 100% ma do czynienia z zagrożeniem, czy z plikiem bezpiecznym. Taki plik wysyłany jest do analizy do środowiska producenta, czyli właśnie mamy tutaj do czynienia z chmurą. I tam dzięki specjalnie zaprojektowanym mechanizmom detekcji analizowane jest jego zachowanie. Asset działając na serwerze pocztowym, kiedy znajdzie w wiadomości załącznik, wykorzystuje mechanizmy skanowania wykorzystywane przez Asset Mail Security. Kiedy taki plik nie może zostać uznany za bezpieczny lub też zagrożenie, jego próbka wysyłana jest do chmurowej infrastruktury producenta do szczegółowej analizy. Kiedy mamy do czynienia z zagrożeniem, taki mail z załącznikiem jest blokowany, a całe środowisko klienta, który wykorzystuje Asseta również na stacjach roboczych, jest aktualizowane pod kątem informacji o tym właśnie zagrożeniu. Jeżeli mamy do czynienia z plikiem, który jest uruchamiany przez użytkownika na stacji roboczej, to taki plik, wykorzystując proaktywną ochronę Asseta, może być zablokowany na czas analizy. Taka analiza trwa do 5 minut, więc mamy do czynienia z bardzo błyskawicznym skanowaniem. Jeżeli mamy do czynienia z zagrożeniem, taki plik jest usuwany i blokowany. Jeżeli plik jest bezpieczny, użytkownik może go uruchomić. Taka funkcja dotyczy plików, które są uruchamiane z klienta pocztowego lub pobierane z internetu. Mamy do czynienia z usługą chmurową i tutaj administrator będzie w pełni kontrolował ustawienia w zakresie tego, jakiego rodzaju pliki, jakiego rodzaju próbki są wysyłane do producenta do skanowania. Przede wszystkim polityki będą dotyczyły plików wykonywalnych, wszelkiego rodzaju skryptów, które mogą być niebezpieczne, a naturalne będzie wyłączenie dokumentów, no bo przecież w nich mogą znajdować się na przykład dane osobowe. Podkreślam, że tutaj administrator będzie swoimi ustawieniami w konsoli Asset Security Management Center decydował, jakiego rodzaju dokumenty, pliki są wysyłane do analizy. Asset Dynamic Threat Defense jest dostępny dla produktów Asseta w wersji 7, czyli ochrony endpointa, ochrony serwerów, a także ochrony email security.